niedzielę 4 listopada odbyła się druga tura wyborów samorządowych. O najwyższe stanowisko w gminie Dobra ubiegały się obecna wójt Teresa Dera, a także Magdalena Zagrodzka. Kto przez najbliższe 5 lat będzie zarządzał gminą Dobrą, dowiemy się już za chwilę. Gracjan Broda, zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Teresa Dera w drugiej turze wyborów uzyskała 51%, czyli 4559 głosów i została tym samym wybrana na swoją czwartą z rzędu kadencję. Kontrkandydatka Magdalena Zagrodzka nieznacznie przegrała, zdobywając 4378 głosów i uzyskując poparcie na poziomie 49%. O zwycięstwie Teresy Dera zadecydowało 181 głosów. Przed Teresą Derą teraz 5-letnia kadencja. W 21-osobowej Radzie Gminy będzie miała 11 swoich przedstawicieli. Radę uzupełnił Karol Grochot, który po zwycięstwie Teresy Dera zajął jej miejsce. Słoneczna, jesienna pogoda i kilkunastostopniowa temperatura sprawiły, że mieszkańcy powiatu polickiego tłumnie ruszyli na cmentarze, aby odwiedzić groby bliskich. Od wczesnych godzin porannych można było zaobserwować spory ruch, m.in. w okolicy cmentarza komunalnego w Policach oraz cmentarza w Dobrej. 1 listopada to wyjątkowy dzień w polskiej tradycji. To dzień, w którym Polacy odwiedzają groby swoich bliskich, aby ozdobić je kwiatami i zapalić znicze. To czas zadumy, ale jednocześnie radosne wspomnienie wszystkich świętych i błogosławionych. Podopieczni Łukasza Borgera pokonali przed własną publicznością Legię Trzebiatów 4-1. Emocje w sobotnim spotkaniu dobiegły końca po pierwszych 45 minutach meczu. Policzanie na prowadzenie wyszli już w trzeciej minucie spotkania. Szymon Kurczak tak niefortunnie zagrał do swojego bramkarza, że ten ostatni nie trafił w futbolówkę i było 1-0 dla gospodarzy. Kwadrans po pierwszym gwizdku sędziego był już 2-0. Doskonałe podanie Pawła Szewczykowskiego na bramkę zamienił Nikita Wowczenko. W 33 minucie było już 3-0. Ponownie do Wowczenki dogrywał Szewczykowski, a ukraiński napastnik nie miał problemów z umieszczeniem futbolówki w bramce. 3 minuty później było już praktycznie po meczu. Tym razem precyzyjnym podaniem popisał się Wowczenko, a akcję strzałem z woleja wykończył Mikołaj Midzio. Po zmianie stron do głosu doszli goście. Na niewiele jednak zdawały się mozolnie budowane akcje przez piłkarzy z Trzebiatowa. Jedyne, na co było stać zawodników Regii, to honorowe trafienie, które padło po samobójczym trafieniu Adama Wiejkucia. W Mierzynie naprzeciwko publicznej szkoły podstawowej powstanie nowoczesne przedszkole o powierzchni 2200 m2, do którego uczęszczać będzie 225 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu gminy Dobra. W przedszkolu umiejscowione będą 9 sal lekcyjnych, wyposażone sale będą w aneksy na pomoce dydaktyczne, magazynki na sprzęt do leżakowania oraz toalety dla uczniów. Umowę w sprawie jego budowy podpisała wójt gminy Dobra, Teresa Dera. Wójt przypomniała, że projekt budynku przedszkola został opracowany już w 2010 roku wraz z projektem szkoły podstawowej w Mierzynie. Koszt realizacji inwestycji zgodnie z przetargiem rozstrzygniętym 24 października wyniesie niespełna 21,5 miliona złotych. Miniony wtorek w Urzędzie Miejskim w Policach odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w kadencji 2014-2018. W jej trakcie radni podjęli 12 uchwał, w tym m.in. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Police oraz nadania jej statutu, a także w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów. Na zakończenie sesji z rąk burmistrza Polic Władysława Diakuna oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Króla radni odebrali drobne upominki za 4-letnią służbę na rzecz mieszkańców gminy Police. Na stadionie miejskim przy ulicy Siedleckiej w Policach rozegrany zostanie mecz pomiędzy reprezentacjami Polski i Irlandii w kategorii U15. Mecze odbędą się jeszcze w tym roku 20 i 22 listopada. Podopieczni Bartłomieja Zalewskiego do Polic przyjadą już 17 listopada. Wstęp na oba mecze będzie bezpłatny. Miejski Ośrodek Kultury w Policach z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przygotował kilka imprez kulturalnych upamiętniających te jakże ważne wydarzenia w historii naszego kraju. W sobotę 10 listopada odbędzie się koncert Ułani Ułani – Rodzinny Śpiewnik Patriotyczny. Wydarzenie to skierowane jest do całych rodzin ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych Policzan. Koncert składać będzie się z dwóch części. W pierwszej młodzi wokaliści i uczniowie wystąpią w repertuarze utworów patriotycznych. Druga natomiast będzie polegała na zachęceniu do indywidualnego
śpiewu wybranego utworu na scenie przy akompaniamencie fortepianu i wsparciu wokalistów. Dla każdego uczestnika organizatorzy przygotowali śpiewnik oraz biało-czerwoną chorągiewkę. Koncert odbędzie się o godzinie 17. Na niedzielę 11 listopada zaplanowano natomiast dwa identyczne koncerty pod nazwą Ułani Ułani. W pierwszej części koncertu wystąpią artyści, którzy zaprezentują współczesne lub mało znane i rzadko wykonywane pieśni patriotyczne. W drugiej części wszyscy zgromadzeni będą zaproszeni do wspólnego wykonania kilkunastu pieśni patriotycznych. Wsparciem artystycznym będzie solistka operowa Ewa Filipowicz-Kosińska wraz z wokalistami chóru Cantore i Venium pod dyrygenturą Julii Figiel. Podczas obu koncertów wystąpią także laureaci powiatowego przeglądu pieśni i piosenki patriotycznej Ułani Ułani. Koncerty odbędą się o godzinie 16 i 19. Serdecznie zapraszamy. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu Flesza Tygodnia. Zapraszamy już za tydzień.